rzeczy w mojej branży jest powtarzalność. Jeżeli coś komuś raz wyjdzie, bo coś, to to jeszcze nic nie znaczy. I to zupełnie, to było strasznie dawno temu przy moim doktoracie, raz mi wyszedł taki wynik, no taki ciekawy, taki wspaniały. Nie wiem, co to spowodowało, czy ja czegoś nie dodałam, czy ja czegoś zapomniałam, czy wzięłam złą rzecz z szafy do hodowania mojego grzyba. Ale jak coś wychodzi raz, to... Natomiast pokora w mojej branży jest dużo mniejsza skłonność do teoretyzowania niż w fizyce, bo to jest strasznie złożone zagadnienie. Natomiast pamiętam właśnie dwa twierdzenia, oba nieprawdziwe. Jedno było, o ile pamiętam noblisty Monoda, że jak zrozumiemy wszystko u bakterii Escherichia coli, zrozumiemy wszystko u słonia. A potem wybuchła inżynieria genetyczna i okazało się, że bakterie i słonie no, wprawdzie mają pewne elementy wspólne, ale bycie jednokomórkowym organizmem jest zupełnie innym poziomem komplikacji niż bycie wielokomórkowym i my nic nie rozumiemy, rozumiejąc bakterie. A druga, no, jak mówię, w mojej branży nie ma dużo takich rzeczy, więc się pamięta te, które upadają. To był słynny centralny dogmat, który mówił, że informacja genetyczna przepływa tylko w jedną stronę, od DNA do RNA, do białka. Potem się okazało, że mamy retrowirusy, mamy wirus, który powoduje AIDS, który w ogóle nie jest zbudowany z DNA, tylko z RNA. A także być może część z Państwa pamięta wściekłe krowy, gdzie materiałem, który przekazuje informację, jest białko. Także centralny dogmat był, ale go nie było. W mojej branży faktem jest jedna rzecz. Mój mąż jest fizykiem. Pamiętam, mieliśmy kiedyś strasznie dawno temu dyskusję, bo w fizyce ważniejsza była powtarzalność. W biologii było ważniejsze bycie pierwszym. To w biologii przestało w zasadzie funkcjonować. W tej chwili jednak ludzie chcą, żeby były rzeczy powtórzone. Że jeżeli ktoś opublikuje coś raz, to jednak dopóki nie powtórzy tego inne laboratorium, wszyscy patrzą z podziwem, ale także z niedowierzaniem. Dobrze, proszę Państwa.